Witajcie na kanale. Dziś przyjrzymy się kontrowersyjnym momentom, które doprowadziły do wyrzucenia niektórych zawodników z Fame MMA. Ostatni skandal związany z Pawłem Tyburskim to tylko wierzchołek góry lodowej. Przyjrzymy się również innym dramatycznym sytuacjom, które wstrząsnęły freakfightową sceną. Zapnijcie pasy, bo będzie to emocjonująca podróż przez najgłośniejsze skandale w historii Fame MMA. Rozpocznijmy od najnowszego incydentu, który miał miejsce podczas konferencji przed galą Fame MMA 21. Paweł Tyburski został wyrzucony z federacji po brutalnym ataku na Don Cassio. Podczas konferencji obaj zawodnicy ostro wymieniali się obelgami, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy Don Cassio użył obraźliwego według Pawła określenia trans. Tyburski natychmiast rzucił się z pięściami na Cassio, co wymagało interwencji ochrony i zespołu medycznego. Zarząd Fame MMA szybko podjął decyzję o dyskwalifikacji Tyburskiego, co stało się gorącym tematem w mediach. Przejdźmy teraz do Normana Parke, który również został wyrzucony z Fame. Parke, były zawodnik KSW i UFC, został oskarżony przez federację o złamanie zapisów kontraktu oraz oszustwo finansowe. Federacja odkupiła od niego sztabkę złota za 26 tysięcy dolarów, których nigdy nie otrzymała. Dodatkowo, Parke wystąpił na gali Prime Show MMA, łamiąc tym samym warunki umowy z Fame MMA. W efekcie federacja rozwiązała umowę z Parke i jego menadżerem, zaznaczając, że nie przewiduje dalszej współpracy. Finalnie jednak Norman pojawił się ponownie w szeregach federacji i zawalczył na gali Fame Reborn. Kolejnym przykładem jest Marcin Najman, którego dyskwalifikacja podczas Fame MMA 8 wywołała ogromne kontrowersje. Zamiast walczyć zgodnie z zasadami bokserskimi, Najman obalił i kopał swojego przeciwnika, Don Cassio. Po pierwszym nielegalnym ataku sędziowie odjęli mu punkt, ale Najman nie przestał łamać zasad, co doprowadziło do przerwania walki i jego dyskwalifikacji. To wydarzenie zakończyło jego karierę w Fame MMA, a jego zachowanie zostało publicznie potępione przez prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Federacja pożegnała się z zawodnikiem w bardzo negatywnych emocjach, a Najman już nigdy nie pojawił się w federacji Fame MMA. Na koniec zajmiemy się sprawą Jakuba Frączka, znanego jako Paramaxil, który został natychmiast wyrzucony z Fame za swoje oburzające komentarze dotyczące afery Pandora Gate. Po publikacji materiału przez Druida, w którym zdemaskowano kilku popularnych youtuberów, Paramaxil opublikował szydercze uwagi na temat całej sytuacji. Ze względu na to, że temat był bardzo delikatny, Federacja Fame zareagowała szybko, rozwiązując kontrakt z Frączkiem i podkreślając, że nie ma miejsca dla osób, które wyśmiewają lub bronią takie zachowania. Afera Pandora Gate doprowadziła również do wykluczenia Fagaty i Marcina Dubiela, którzy od tamtej pory nie walczyli w żadnej innej federacji. To już wszystkie przypadki, które przygotowaliśmy w tej części. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych emocjonujących materiałów. Trzymajcie się, cześć!